Chodź, Kasia. Zamknij drzwi, żeby się nie działo źle. Natomiast ten wariat powiedział, że ma nadzieję, że nie wygrasz, wiesz? Tak. Ale powiem ci zaraz dlaczego. Wcześniej z nim rozmawiałam. Powiem ci dlaczego tak powiedział, tylko sprawdzę jeszcze jedną ważną rzecz, dobrze? Łódź, Katowice, Poznań, przejdziemy się przez to miasto i za chwilę sobie poplotkujemy. On powiedział, że ma nadzieję, że ty nie wygrasz, dlatego że wtedy będą zarzuty, że Polska musi wydać miliony na organizację Eurowizji. A, no w sumie tak. Tak to nie myślałam w ten sposób. Ze Strykowa do centrum Łodzi 31 minut, ze Rzgowa 29, z Andrespola około 35, z Konstantynowa 29. Katowice lubisz? Lubię bardzo. Dobra, to zrobisz krokofon w Katowicach, bardzo proszę. Musisz tylko mniej więcej tutaj popatrzeć sobie na to. To są odległości do centrum miasta teraz, także wiesz. No. Tychy 21, no. Mikołów 23. Zabrze, a gdzie jest Bytom? No Jezu. A jest 21, a no. Czemu się na pomarańczowo świeci? No bo najwyżej największy korek teraz, no. O Jezus Maria. To jeszcze Poznań, ale wyszło nieźle. Jeśli chodzi o Poznań, szybciutko to załatwmy. W stolicy Wielkopolski teraz z S11 na północy 35 minut, do centrum z S11 na zachodzie 32 minuty. Najwięcej jedzie się z A2 Komornika 47 minut, a z Krzesin 20 minut do centrum. Kasia Moś, dziewczyna, która robi wszystko, żeby poradzić sobie świetnie na Eurowizji już w finale, bo na razie słyszę, że idzie całkiem nieźle w takich przedbiegach. Tak, no udało się wygrać preselekcję. Teraz zostaliśmy... Tak, no, to nie było tak o, było bardzo stresujące, ale cieszymy się no, ogromnie, ja i cały zespół, wszyscy, którzy pomagali mi przez tak naprawdę wszystkie lata pracy. Lata pracy. No tak. Dziewczyna 18 lat. Przez ostatnie lata pracy tyle osób mi pomagało, chciałabym im podziękować. Właśnie nie, ja już śpiewam 12 lat, także to jest rzeczywiście sporo, moim tak zdaniem. Wcześniej zaczęłaś? Mhm. 16 lat? Nie, tak, dziękuję. To a ty potrafisz śpiewać? Nie wiem, no mam nadzieję, staram Dominik się. Dominik, masz jakiś dowód na to, że ona potrafi śpiewać, czy nie? No, mogę pokazać. No to pokaż, proszę. No i urwał, widziałaś? Ale urwał! Był słabny filmik w internecie. Jak sobie widzisz na przykład swój klip w internecie, to schodzisz tak niżej, żeby poczytać, co prawdziwy Polacy myślą o tobie? Akurat pod klipem jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy. No Boże, to nie chodziło. Także nuda straszna, nuda straszna, ale szczerze powiem, staram się nie wchodzić i nie czytać, bo chciałabym zachować dobrą kondycję psychiczną, także staram się nie czytać, ale na przykład moja mama chyba dosyć sporo czyta. I się i na przykład kolejna nudna eurowizyjna ballada. Tak, ale wyjedz. Co ona tam wyje, tak. No i? No i... I dzwoni, mówi, córko, może to byś zeszła z tej sceny jednak. Nie, daruj sobie. Nie, to powiem ci, kochana, tyle nerwów kosztuje. Nie, właśnie nie, no już robię naprawdę tyle lat śpiewam i kocham to robić. Jest to moją ogromną pasją, więc no zresztą prawda jest taka, że to zawsze tak wygląda, że ludzie po prostu, jedni nas będą bardzo lubić, drudzy nas... Nie będą lubić. Jedni będą pisać dobrze, drudzy będą pisać źle. A ty masz w sobie takie poczucie własnej wartości, że kompletnie by cię to nie rusza, nie przestaje cię ruszać to, co inni o tobie mówią, myślą? Czyli bo to staram się tego nie czytać. Staram się tego nie czytać, ale myślę, że pewnie czasem jak coś tam przeczytam, no to nie jest, nie jest to miłe. Jest to miłe, ale zostaje w tobie czy spływa? Nie, chyba raczej staram się to wyrzucić z głowy. Bo planujesz zostać na tej scenie trochę dłużej, co? No tak. Jak długo?
Masz dopóki... taki pomysł na siebie równoległy jakiś, że wiesz, jak nie muzyka... No właśnie za bardzo nie, ponieważ jakby wybrałam jedną drogę i studiowałam wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach i wcześniej chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na wiolonczeli. No jest takie nudne. No strasznie, no jestem strasznie nudna, tak. Nie, bo wokalistka, która jest przygotowana do tego, to musi być nudne, nie? No tak, ale więc mam nadzieję, że będę śpiewać dopóki po prostu głos mi pozwoli. Taka Eurowizja bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza? W którymś momencie kariery? Jak się tam pojawisz? Szczerze powiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że dzięki udziałowi naszemu w Eurowizji będziemy mogli jakby grać coraz więcej koncertów. Na tym nam najbardziej zależy. Ty jako zespół, w tym sensie mówisz, tak? Ja i chłopcy. Już myślałem, że mówisz nami, Polską. Dzisiaj jest taka moda, żeby wszystko odnosić do sytuacji kraju, rozumiesz? Tak, ale nie, po prostu bardzo, bardzo chcemy grać dużo koncertów, bo to jest jednak dla muzyka najważniejsze, ten kontakt z publicznością. No ale też dzięki temu żyjecie, no, finansowo. No tak, no dokładnie, dokładnie. Szczególnie, że jakby nie, ja nie robię nic innego. Tylko no nie, jak wybrałaś sobie źle szkołę, to skąd masz mieć pieniądze? A to właśnie, to jest wina rodziców. No. Wina rodziców, dokładnie tak to jest. Mój brat przynajmniej grała w orkiestrze. Jest jakaś szansa, że sobie poradzi. Czyli więcej historii, więcej koncertów i to byłby jedyny zysk? Myślę też, że to, żeby nasza muzyka, moja płyta, która wyszła już tak naprawdę 2 lata temu, i z której ja jestem ogromnie dumna i to była praca i moja, i mojego brata, i ludzi, osób, które nam przez lata pomagały. I szkoda, że ta płyta przeszła troszeczkę bez echa. No 2 lata to dopiero, to daj sobie szansę. No właśnie, mam nadzieję, że teraz troszeczkę ta płyta... Może z płytami dzisiaj tak, jest jak z winem, no muszą odleżeć swoje. Może tak jest. No mam nadzieję. Czasem tak jest, że rzeczywiście ludzie może do tej płyty jeszcze wrócą. Teksty przez są twoje? Że przeszliśmy... tak, teksty są w 90% moje. Akurat teksty do piosenki Flashlight, czyli tegorocznego piosenki preselekcyjnej, to jest trochę mój, trochę Petera i trochę Ricarda, bo wszystko robiliśmy w trójkę. Tak, to są. Jeden pan jest właśnie z Anglii, a drugi pan jest ze Szwecji. Koledzy szepczą mi do ucha, zapytaj, bo to jest podobno wątek uchodźców. Ty do tego tak podchodzisz politycznie też? To właśnie za bardzo to nie jest wątek uchodźców. To ja mówiłam, że ta piosenka, ja pisząc tą piosenkę, myślałam o na przykład sytuacji zwierząt, bo jakby od najmłodszych lat ja bardzo kocham zwierzęta i walczę, gdzie tylko mówię, gdzie tylko mogę i mówię o tym głośno. Na przykład o tym, że nie zgadzam się totalnie na łańcuchy i uważam, że to powinno być absolutnie zakazane. To dlatego tak dobrze się z Pirugiem rozumiecie. A no tak, 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 tak. Bo obydwoje jakby... Tak, macie gdzieś w tyle głowy, żeby o to też zawalczyć. Żeby o to zawalczyć. Ale to też jest również właśnie a propos tekst, a propos prześladowanych, a propos sytuacji osób homoseksualnych i tak dalej. A propos, nie wiem, osób, które w szkole doznały jakiegoś prześladowania ze względu na to, że są inni niż na przykład cała A tobie to się zdarzyło kiedyś? Myślę, że no nieraz czułam się wykluczona. Może nawet nie, że wykluczona, ale jakby ludzie czasem chcieli zmieniać moje postępowanie, zachowuj się tak, a nie inaczej, bo tak nie wypada, albo tak wypada. Ale myślę, że człowiek rzeczywiście powinien być w 100% sobą, w 100% szczery. No bo jednak prawda jest, uważam, najważniejsza. No ale tak. Kasia, to jest trochę tak, że jak wychodzisz na scenę, to twoja publiczność czegoś od ciebie oczekuje, prawda? I ty trochę się musisz do tego nagiąć, czy masz już na tyle siłę, że słuchajcie, bierzcie Mosiową, jaka jest i... Chyba tak zawsze podchodziłam, dlatego tak może długo o to wszystko muszę, o te swoje marzenia muszę walczyć, bo nigdy nie chciałam robić, tworzyć muzyki, że tak powiem, pod publiczkę. Ja w 2006 roku po raz pierwszy startowałam w konkursie właśnie preselekcyjnym, mając 18 lat. I wtedy miałam podpisany kontakt z Universal Music Polską. Pracowałam z Robertem Jansonem, on tą piosenkę napisał. Ale
ale zdałam sobie sprawę, że reszta kompozycji, które zostały mi przysłane, to nie jest do końca mój muzyczny świat, więc, więc jakby tą propozycję odrzuciłam, czyli tak naprawdę odrzuciłam jakąś szansę, która mogła w tym momencie zmienić moje życie. No mała wytwórnia to nie jest. No nie jest to mała wytwórnia, więc tak myślę, że zawsze miałam gdzieś tam silny kręgosłup moralny, że jeżeli coś mi się nie podoba muzycznie, to po prostu nie będę tego śpiewać. A teraz jesteś związana z jakąś wytwórnią właśnie taką, nie. która daje ci święty spokój? Jesteśmy... A da się to robić niezależnie dzisiaj na tyle, że wiesz, masz pieniądze na wydanie? Naszą płytę wydała Fonografika. Tak naprawdę wszystkie zarobione pieniądze z koncertów ja przeznaczałam na przykład na nagrywanie piosenek w studio, na miksy, masteringi i tak dalej, więc tak naprawdę wszystko to była ciężka praca ludzi, którzy, mojej menadżerki, mojego brata, wszystkich osób, które chciały mi pomóc. Teledysk robiliśmy sami, nie mamy wytwórni, także to jest taka, myślę, że dosyć wyjątkowa sytuacja. Czyli taka Eurowizja jest rzeczywiście w stanie dać ci trochę więcej oddechu, tak? Jak się uda? Czy w ogóle, nawet jeśli się, wiesz, bo nawet po tym momencie, w którym jesteś teraz na tej drodze do, jeżeli zbierasz fajne recenzje, jak słyszę zwycięzczyni zeszłoroczna mówi no to znaczy, że to pewnie też prędzej czy później zaprocentuje, nie? No właśnie, myślę, że tak, wierzę w to, że tak będzie. Oczywiście zakładam też scenariusz taki, że jeżeli nie uda mi się przejść do finału, z półfinałów, to może być tak, nie że może rzeczywiście... ci się nie udać, Kaśka, ty jesteś Polską, ty rozumiesz, nie jesteś Mosiową tylko, ty Polską jesteś, a Polska musi wygrać. Wiem, czy ja się będę, przede wszystkim będę się ogromnie starać, ja jestem bardzo pracowitą osobą, jeżeli wiesz, chodzi będziesz o, u prezydenta, o swój głos. Będziesz u pani premier na spotkaniu, jak wygrasz, będziesz u prezesa PiS-u, będziesz, może Platforma cię przytuli nawet, wiesz. Wszędzie, będziesz wszędzie, będziesz wszędzie. Będziesz jak niczym w Skoczkowie na siebie. Nie, no tak naprawdę, jedyne co ja mogę zrobić, to się świetnie do tego przygotować, jeździć na lekcje, bardzo dobrze zaśpiewać, przygotować świetne show, zrobić dobre wizualizacje i tak dalej, podejść do tego bardzo profesjonalnie. A co stanie się potem, to już jakby na to nie mamy niestety wpływu. Nie, jeszcze możesz przekupić jury, no wiesz. No tak, ale niestety... już wiemy, wydałaś wszystko na płytę, wszystko więc wydałam na płytę, więc skąd to wziąłem? Nie, pożyczyłby pan, proszę. Z przyjemnością. No, natomiast myślę sobie o tym, co powiedziałaś o Robercie Jansonie wcześniej, że dzisiaj da się młodym ludziom, którzy wchodzą na scenę bez tego typu wsparcia, ludzi, którzy na niej już zęby zjedli, coś zrobić takiego, bez takiej pomocy? Wydaje mi się, że tak, że jeżeli się ciężko pracuje, jeżeli się robi fajną muzykę, teraz zresztą jest bardzo dużo wszystkich tych YouTube'ów i tak dalej, gdzie można swoją muzykę zaprezentować. I oczywiście wydaje mi się, że trzeba mieć też szczęście, żeby akurat się znaleźć w odpowiednim miejscu i żeby akurat ludzi swoją osobą, swoją muzyką zainteresować, ale wydaje mi się, że tak, że jeżeli naprawdę ktoś tworzy fajną muzykę i to jest prawdziwe i szczere, to w którymś momencie, prędzej czy później uda nam się spełnić swoje marzenia. No bo ja jestem też doskonałym przykładem tego, że tak naprawdę brałam udział 3 razy w preselekcjach. Wysyłaliśmy swoje utwory na różne festiwale w Polsce i do Opola i tak dalej. Nie dostaliśmy się nigdy do żadnego festiwalu. Nie, w Opolu teraz blisko Opolu, więc sorry, Kaśka, no, jesteś po jazzie, to wiesz, z trochę daleko. Tak, więc to jest naprawdę... Jesteśmy niezwykle wzruszeni, że nam się udało, że ludzie nam zaufali, że ludzie na nas zagłosowali, że szanowne jury również tak było zadowolone z tego występu. No więc mam nadzieję, że to tylko pójdzie w dobrą stronę i że to moja droga jakoś się teraz rozwinie. Ale nie masz takiego ciśnienia, że musi, że jak się nie uda, cholera, to stracisz tą szansę. Nie, bo ja będę tak czy tak to robiła pomimo wszystko, bo myślę, że mogłabym już wiele razy się poddać i zrezygnować. I tak jak zawsze powtarzam, oczywiście były trudniejsze momenty, ale tak jak u każdego w życiu, że człowiek sobie myślał, Boże, co teraz już będzie, teraz to już tak naprawdę... Pójdę na kasę. Pójdę na kasę. A masz takie poczucie, że trochę utrzymujesz zespół i że oni wiszą, czy nie tyle wiszą, no bo każdy z nich ma swój talent, ale że odpowiadasz za nich? Tak, czuję się odpowiedzialna bardzo, dlatego tak bardzo też zależy mi, żebyśmy grali koncerty, żeby chłopcy... Żyli. Którzy... Tak, tak, tak. I to jest dla mnie też bardzo ważne, więc czuję się odpowiedzialna i więc mam nadzieję ogromną, że rzeczywiście ten nasz udział w Eurowizji
po prostu pomoże. A dzisiaj to jest tak, że zaśpiewać też nie wystarczy, prawda? Sama wspominałaś, że trzeba przygotować całą choreografię, na to zresztą zwracają uwagę ludzie, którzy patrzyli na twój ostatni występ. Mhm. To jest łatwe zadanie dla kogoś, kto, wiesz, no, skończyłeś szkołę muzyczną, a nie artystyczną. Tak. Znaczy myślę, że nie będziemy mieć jako takiej choreografii, ale bardzo ważne będą te wizualizacje. Mamy już jakiś pomysł, musimy to oczywiście przegadać również z telewizją. Czyli że dzisiaj musi być raczej show, prawda? Niż... Tak, znaczy wydaje mi się, że musi być jakiś oryginalny pomysł, coś takiego, co ludzi zaskoczy. Niekoniecznie to musi być klaskanie i nie wiem, zakładanie nosa klauna, ale może to być coś rzeczywiście oryginalnego. Mamy pomysł, nie będę na razie mówić co. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy razem dojdziemy do wniosków, że warto ten nasz pomysł zrealizować. A ty łatwo wchodzisz w takie elementy show? Lubisz to? Czy to jest dla ciebie taka kreacja, wiesz, w którą musisz się zaangażować, ale nie za bardzo znaczy, to czujesz? Co wymyśliliśmy, myślę, że jest bardzo, bardzo fajne i nie wymaga też ode mnie jakiegoś jakby ruchowego, bo jak śpiewam, to ja się skupiam głównie na śpiewaniu. Jest ciężko mi się skupić na tym, że teraz możesz zrobić taki ruch, teraz możesz zrobić taki ruch, jakby to może nie jest najlepsze, ale tak jakoś mam, że jak śpiewam, to po prostu już totalnie się wyłączam. Czyli raczej klub niż duża scena, tak? Nie, lubię duże sceny właśnie. Właśnie czasem bardziej krępujące i takie stresujące jest zagranie na małej scenie, bo jakoś wtedy patrzą. Z ludźmi jesteśmy tak bliżej i widzimy, jak ktoś na przykład patrzy na nas krzywo, to wtedy... O cholera, zła nuta. Tak, ale duże sceny, no, aczkolwiek teraz na przykład jak byliśmy na preselekcjach i tam na Ukrainie, to jednak wejście na scenę i zaśpiewanie jednego utworu, ma się 3 minuty na zaprezentowanie jakby całych swoich możliwości, no to jest bardzo stresujące. Zdecydowanie łatwiej jest zagrać cały koncert. Rozmawialiśmy ostatnio z Anią Marią Jopek, która mówi, że w Japonii masz tak na koncercie, że właściwie tam nie ma czegoś takiego, że się rozbiegniesz, że zagrasz 2 utwory, żeby się rozgrzać i trzeci będzie już tym idealnym, prawda? Tylko Japończycy są taką widownią, która po prostu od początku oczekuje od ciebie nie 100%, oni oczekują 300%, dawaj tu i teraz, bo oni mają taką ogromną świadomość muzyczną, tak jak mówisz tutaj. Ludziom się wydaje, że wiesz, masz chwilę na wszystko i tak dalej, a to masz 3 minuty na to, żeby też rzeczywiście widowni na miejscu, a jednocześnie widowni przed telewizorami pokazać swoje, nie? No tak, tak. A to jest jednak naprawdę, moim zdaniem, jedno z bardziej stresujących zadań. Przynajmniej dla mnie, jako dla muzyka, dla wokalistki, to jest... Jesteś reprezentantką Polski. Ma to dla ciebie jakieś, wiesz, takie znaczenie, obciążenie, czy nie? Że wiesz, znaczy, nie reprezentujesz tam siebie, swojego zespołu. Ty tam reprezentujesz... Znaczy nie, no myślę, że reprezentuję tak. Reprezentuję również siebie, w sensie, że ja mam nadzieję, że będę sama z siebie też zadowolona i dumna z tego, jak zaśpiewałam. A mam czasem z tym problem, bo jestem bardzo wymagająca w stosunku do siebie, ale oczywiście też wiem, że przez to, że ludzie na mnie głosowali, no to czuję się też odpowiedzialna za to, że chcę też dobrze zaprezentować nasz kraj. Czyli spłacić dług trochę, tak? Tak, oddać za SMS-y. No trochę tak to działa. Swoją drogą, nawet to, że to dzisiaj jest trochę tak, kiedyś to było kolosalum, nie? Dawali lajka albo pożarcie, tak. A dzisiaj, wiesz, masz SMS-a albo go nie masz. Dać panią, no właśnie, jak wrócę, to możliwe... Tak będzie. Nie wpuszczą cię tutaj już. Także nie. Możesz wracać koleją, może ewentualnie uda ci się przejechać. No. Tak, może, no. Zobaczymy. W Kijowie jest... Masz okazję w ogóle zobaczyć Kijów i tak dalej, czy nie? Czy wpadasz, robisz swoje i znikasz? Znaczy my tam będziemy chyba z 2 tygodnie, ale teraz byłam właśnie w weekend, ponieważ zostałam zaproszona również z reprezentantką Francji do zaśpiewania swoich zwycięskich piosenek na preselekcjach ukraińskich. Ale tam rzeczywiście nie mieliśmy jakoś bardzo dużo czasu na to, żeby zobaczyć starówkę, którą chciałam zobaczyć, więc mam nadzieję, że uda się to w maju. Ale nigdy, to był mój pierwszy raz w ogóle na Ukrainie, nigdy nie było. Zastanawiam się, na ile to jest jeszcze, wiesz, kraj po wojnie, a na ile to jest miejsce, które się już jakoś fajnie odbudowuje i dając ludziom taką frajdę, że są organizatorami Eurowizji, dają im trochę oddechu. No. To wszystko przed tobą. No tak. A tam też będziesz walczyć o prawa zwierząt, gejów, lesbijek i wszystkich innych? No tak, mówiłam o tym nawet teraz właśnie ostatnio w wywiadach, bo oczywiście każde właśnie pytanie jest o to, o czym chcę powiedzieć. No, ja pisałam ten tekst myśląc o właśnie o zwierzętach i tak dalej, o ich sytuacji. A dzisiaj widzisz, jak się okazuje, uniwersalność ma zupełnie wiele znaczeń. Nie jest łatwo odwalczyć, co? Wiesz, trochę rozmawialiśmy z Michałem o sytuacji jego środowiska i o tym, że jakby czasy są bardziej brunatne niż tęczowe, więc nie jest im łatwiej. Więc się jakoś trochę idealnie wpisujesz. No tak. Masz jeszcze siłę powalczyć?
Mam siłę. Myślę, że mam dużo siły, pomimo tego, że czasem wydaje mi się, że jestem dość słaba, to może to jest złe określenie, ale chyba jednak dziś mam wewnętrzną siłę, która nie pozwala mi się poddać i pcha mnie do przodu. Kiedy będzie wszystko jasne? 9 maja są półfinały pierwsze, a potem, jeżeli uda mi się dojść, wejść do finału, to zdać maturę. Jeżeli uda mi się zdać maturę, tak, to 13 maja. Trzymamy kciuki, Kasiu, bardzo. Dziękuję serdecznie. I wszystkiego dobrego. Dzięki. Niech to będzie dobry czas dla Ciebie. Dziękuję za wspólną przejażdżkę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że czułaś się bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie, tak. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Katarzyna Moś, trzymajcie kciuki. I tak jak mówiliśmy dzisiaj, świat tak jest poukładany, że to muszą być, raczej SMS-y. Dzień dobry. Dzień dobry. Kinga Gajewska, Płochocka. Co się stało, Kinga? Narty? Nie, motocross. Możesz ty. Przedstawię, może Państwo nie znają, chyba że sama chcesz to zrobić. Kinga. Jarek. Jedna z, bo napisałem dzisiaj prawdopodobnie najmłodsza posłanka w Polsce, bo nie wiem, jak to u Was tak, wygląda, tak? Tak. Nie tak. Ma młodszej od Ciebie? Ani młodszego? Młodszy jest jeden chłopak z Prawa i Sprawiedliwości, 23 lata, ja 26. Widzisz? Czyli PiS daje szansę młodszym bardziej niż Platforma. Nie wiem, czy PiS, czy po prostu ludzie, no bo też czy to ludzie głosują na listach, bo też byli też inni młodzi ludzie. A łatwo jest uzyskać wiarygodność mając w polityce, mając mało lat? Myślę, że tak samo ciężko jest uzyskać wiarygodność osobom starszym i osobom młodszym. No, chyba mi się udało, skoro jestem w Sejmie. A co takiego zrobiłaś innego, powiedz? Jak myślisz? Dużo pracowałam podczas kampanii wyborczej. To było bardzo pracochłonne i też dużo czasu potrzebowałam na kampanię, bo pamiętam, że to były ze 2 lata. I takie codzienne rozmowy z ludźmi na ulicy, na przystankach, na PKP. Cześć, nie jestem studentką, która zbiera na pokój, jestem przyszłą posłanką. Zaufasz mi, tak? nie mówiłam, że jestem przyszłą posłanką, tylko mówiłam, co chcę zmienić, mówiłam, że... A mówiłaś, że chcesz powiększyć granicę Warszawy? Pewnie nie. Raczej nie, no ani nie mówiłam, że też Sasin tego nie mówił, podobnie jak i PiS nie mówił, że będzie, że zmieniamy ustrój Polski na autorytaryzm. O. Ale widzisz, od razu budzi się w tobie prawdziwy polityk. To pozwól, że o tym sobie porozmawiamy później. Jestem trochę drapieżna. Właśnie słyszę, po głosie słyszę, ale wiesz, poza tym jak widzę dziewczynę, która jest po motokrosie, to od razu też pokornieje. A to pasja, czy co to jest? Pasja i wcześniej... Czy lubisz po prostu ryzyko? Inne niż sejmowe? Nie, lubię też oczywiście ryzyko, lubię adrenalinę, ale na motocyklu zaczęłam jeździć, jak miałam 13 lat i tak już później tak zawodowo już zaczęłam się tym zawodowo, zajmować. Aż tak? Wcześniej tak, ale teraz miałam właśnie wypadek i już dosyć długo się... Jesteś o kulach cały czas, tak? Na razie tak, no to już będzie 7. operacja. Jezusie, ale warto było? Warto, bo pewnie dopiero powiem, czy warto, jak będę trochę starsza i już nie będę mogła chodzić przez te moje wybryki i skoki na motocyklu. Ale warto, bo warto w ogóle coś robić w życiu, co się lubi. A masz kogoś w domu takiego, kto ci mówi, wiesz co, zsiądź już z tego wszystkiego, czy nie? Tak, tata mówi, że bym sobie darowała już ten motocross, bo... Zajmij się czymś poważnym, Polskę mi zmień, na przykład. No, to nie tylko tata, to wszyscy w domu i przyjaciele, i znajomi mówią, że Kinga, naprawdę trzeba coś zrobić z tą Polską. A nie mówią, Kinga, daj spokój, jesteś z opozycji, gdzie wy jesteście? Dlaczego się nie potraficie pozbierać? Dlaczego to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać? No? Tak, no bardzo dużo osób ma pretensje, że w ogóle przegraliśmy wybory, że doprowadziliśmy do tego, że Bronisław Komorowski nie wygrał. Wiesz, on nie wykonał, znaczy wydaje mi się, że Platforma też nie wykonała, czy w ogóle tak, no, Platforma jako partia, która wtedy chciała zostać, nie mówię o Nowoczesnej, która dopiero weszła do Sejmu, tej pracy, o której ty mówisz, no bo to są w twoim przypadku 2 lata, ale takiej pracy od drzwi do drzwi, no przecież inaczej się nie da. Czy podczas kampanii wyborczej my bardzo dużo pracowaliśmy, przecież tak naprawdę Bronisław Komorowski był codziennie wśród ludzi i też jako prezydent cały czas pracował. Natomiast ta chyba niesamowicie nawet nie chyba rozwinęła się ta fala hejtu.
I taka nagonka na prezydenta i też na platformę. Wiesz, ale na hejt trzeba czasem odpowiedzieć hejtem, tylko może innym albo innym dystansem i tak dalej, bo jesteś akurat przedstawicielem tego pokolenia, które, wiesz, mówi się o tym, że PiS sobie świetnie, młody PiS, Szefernaker i tym podobni, świetnie radzą w internecie, to ty jesteś z tego pokolenia, które też powinno to ogarniać, nie? I ogarnia. Tak, ale no niby ogarniam, ale z drugiej strony jak miałabym, mi by było naprawdę wstyd, jakbym miała prosić swoich przyjaciół czy pracowników, czy nawet sama sobie otworzyć jakieś konta trollowe i trollować konkurencję. To naprawdę tak, jak już się usiądzie, nawet ma się taką zakusę i usiądzie się przed tym komputerem i tak zaczyna się myśleć, co mu odpowiedzieć. To naprawdę ciężko takim językiem operować i no nie wiem, kto to robi u Szefernakera, ale... Ale zobacz, Kika, z drugiej strony, jeżeli widzisz, myślę, że każda partia teraz na to patrzy, co się działo w Stanach, prawda? Mhm. Jakie są narzędzia dzisiaj do tego, żeby każdemu... Ile osób na ciebie w Warszawie zagłosowało? Ja startowałam akurat spod Warszawy. Spod Warszawy, no to w tych wyborach... 100 tysięcy? 100 tysięcy, nie, to Arłukowicz takie. 50 tysięcy? Nie, 20? 4 tysiące? 4 tysiące. I zobacz, to tym bardziej, bo jak mamy skalę 4 tysięcy, to jesteśmy w stanie to zobaczyć, że jesteś do każdej z tych osób napisać dosłownie osobną rzecz, powiedzieć jej to, co ona chce od ciebie usłyszeć i w ten sposób jesteś w stanie ją w jakimś sensie przekonać do siebie. Jesteście gotowi na to, żeby w ciągu tych 2 lat się nauczyć tego, że trzeba z tych nowych narzędzi tak skorzystać, żeby wygrać? My korzystamy z tych narzędzi coraz lepiej to wychodzi. Rzeczywiście ten internet staramy się już odbijać, ale teraz wczoraj odbijamy internet. No to tak wygląda niestety, ale wczoraj przeczytałam nowe badania i w Polsce od różnica między 2015 rokiem a 2016 z przyzwolenia na hejt wzrosła naprawdę diametralnie. Jak w 2015 było 40% takiego zezwolenia na hejt społecznego, to dzisiaj jest 60%. Mhm. To są w ogóle procenty, które mnie przerażają i teraz jak sobie poradzić z tym, bo kiedy no rzeczywiście mam usiąść przed komputerem i coś zhejtować, to ja po prostu nie znajduję słów. Mhm. Bardzo ciężko, a też merytorycznie odnosić się do każdego zarzutu. Hejt jest niemerytoryczny, więc nie ma sensu merytorycznie. Właśnie dlatego mówię, że czasem, brutalnie to mówię, na hejt trzeba odpowiedzieć hejtem, tylko takim, ja też zdaję sobie sprawę, że hejterzy nie zawsze rozumieją dystans, cynizm i poczucie humoru, ale myślę, że to też jest sposób na to, żeby w tym nie zwariować, no ale jednocześnie musicie tą walkę podjąć. Ale przerażające jest to, że przerażające i po prostu taki jest czas, że kiedy jest artykuł jakikolwiek, bądź jakiś post na Facebooku, to ludzie często odbierają, nie czytają całego artykułu, tylko swój pogląd. Oni mają 3 sekundy na decyzję, czy idą dalej, wiesz. No. Oni nawet nie tylko nie czytają tego postu całego, tylko po komentarzach starają się wyrobić swoją opinię. Dlatego tak ważne jest, tak ważne są komentarze. Jeżeli pod jakimś postem jest fala hejtu, takiego zabiję cię, jesteś głupia i tak dalej, to ciężko. Jest ciężko. Jesteś w komisji, która ma się zająć edukacją młodych Polaków. A przynajmniej no przygotować ich do tego. Tylko zastanawiam się, czy macie już takie poczucie, że na dzisiaj jesteście w stanie zebrać wystarczającą liczbę podpisów i będzie referendum, czy nie? To czy będzie referendum, to... No to wiem, że decydują nie wy, nie decydujecie wy, ale jak pokażecie moc, no to być może się władza zdecyduje. Będzie widać tą moc? Wydaje mi się, że będzie widać. Ja mam dobre... mam nadzieję, że PiS zatrzyma obietnicy. Jak w 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość zbierało podpisy pod zmianą konstytucji, że jeżeli się zbierze 1 000 000 podpisów, to w takim razie referendum będzie obligatoryjne, powinno być obligatoryjne. I rzeczywiście się burzyli, zbierali te podpisy, uzbierali te podpisy, no to teraz będziemy, po prostu stawimy kartkę sprawdzam. To jest łatwa robota, czy nie? Zbieranie podpisów? Nie, to co ty robisz, czyli bycie posłem, szczególnie pierwszej kadencji, szczególnie nie mając nawet 30 lat, wchodząc do takiego środowiska, które w Polsce nie ma dobrej opinii, prawda? No na pewno polityk jest zaraz po komorniku, jeśli chodzi o mniej więcej takie zestawienie, tak, ale drugie miejsce na podium. Tak, mamy drugie miejsce na podium, ale no, na pewno jest to ciężkie, ale każdy zawód jest ciężki i jak chce się coś zrobić, jakąś marzenia... Zaraz, Dominik sobie tylko przełącza tam 4 guziki i wiesz, no co to za robota, no. I źle on za to kasuje.
to jest na pewno bardzo ciężka praca, ale warto, warto podążać za marzeniami. A to jest twoje marzenie? Twoim marzeniem było pracować w Sejmie? To jest tylko narzędzie do spełniania tego marzenia. Zawsze chciałam wpływać na to, co mnie otacza i od dziecka, w sumie rodzice też... No, od dziecka mówi 20-paroletnia dziewczyna, no to ładnie. No od dziecka, bo jak miałam nawet 8 lat, pamiętam, jak zbierałam... W naszym mieście w Błoniu była taka bardzo niebezpieczna droga i bardzo dużo naszych sąsiadów w ogóle straciło życie na tej drodze, i nie było, bo nie było chodnika. No i z mamą chodziłyśmy, pamiętam, za rączkę, nie wiedziałam za bardzo wtedy, o co chodzi, ale chodziłam za rączkę i mama mówiła mi, że trzeba zbierać te podpisy, żeby udało się wbudować chodnik, no bo to mieszkańcy powinni wpływać na to, co się dzieje dookoła. Zebraliśmy te podpisy i się nie udało. I się nie udało wybudować tego chodnika i powiedzieli, że Kinga, to ty to zrobisz na pewno. Po prostu wystarczy bardzo chcieć, pracować i uda się zmienić to, co... Kinga musisz funkcjonuje z tobą od tamtego roku. Nie, Kinga możesz. Mhm. Kinga możesz. I zostałam radną sejmiku i wybudowałam ten chodnik. I w szkole, pamiętam, w liceum też nie było papieru toaletowego, to zostałam przewodniczącą szkoły i ten papier toaletowy był później. I teraz to samo widzę, jak już wybudowałam ten chodnik, stwierdziłam, że faktycznie da się zrobić dużo więcej i chciałam zmienić system edukacji. Tylko działałaś trochę, mimo że w grupie to indywidualnie, a w partii trochę musisz być żołnierzem, co? Czy ja wiem, na pewno praca zespołowa jest niezwykle ważna, ale ja jestem naprawdę zadowolona z tego, że nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. Myślałam, że będę właśnie takim szeregowym posłem tylko od głosowania, ale z drugiej strony to dali mi tyle narzędzi do pracy, też ten głos jest słyszany, zrobiłam coś inaczej, to po prostu o tym mówię i on jest brany pod uwagę. I jeżeli się rzeczywiście rozmawia, jeżeli się chce postawić na swoim, to i Grzegorz się zgodzi, i Neumann się zgodzi. Grzegorz i Neumann się zgodzi. Jesteście na tym wszyscy w partii? Tak, zawsze, tak, tak. Chociaż ciężko było mi przyjść, no bo jednak ten szacunek do starszych kolegów posłów był tak duży, ale bardzo szybko się ten dystans zmniejszył. A z Donaldem jesteś na ty? Nie, dlatego że... Nie zdążyłaś. Może nie zdążyłam, ale poznałam go dwa razy. W ogóle tak spotkanie też było dosyć zabawne przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale no, żałuję, bo bardzo chciałam zobaczyć, dużo słyszymy o nim w Sejmie, wśród posłów pierwszej kadencji, ale ciężko nam się odnieść do tego. I ciekawe, jak to było, kiedy był. Rozumiesz, dlaczego PiS stawia na Sariusz Wolskiego, żeby zablokować Tuska? Tak, tak. To jest... że ja współczuję Rafałowi Trzaskowskiemu najbardziej, dlatego że Rafał pracował u Sariusza Wolskiego, to był jego mentor, zaczynał właśnie w Parlamencie Europejskim z nim, później już sam został europosłem, ale takie, że teraz będzie bardzo ciężko mu komentować jako ministrowi z gabinetu cieni te zachowania, no bo jednak ten ogromny szacunek i ta wiedza. Czyli Sariusz Wolski sam się prosi trochę na to, żeby być kandydatem PiSu? Stracił kontrolę nad platformianym myśleniem i mówieniem, czy jak? Myślę, że to jest zagranie PiSu, a z drugiej strony nie chcę też komentować negatywnie Sariusza Wolskiego, ale chyba też wiek, nie wiem, pewnie inaczej to spojrzę za kilka lat, ale jest już człowiekiem z jakimś dorobkiem politycznym i pewnie marzył o tym, żeby być ministrem, żeby mieć jakiś wpływ, i Platforma nie zaoferowała mu tego, bo wybrała po prostu innych ludzi. Czyli jest rozczarowany, to jak PiS mówi, chodź, będziesz z nami, to on idzie. To zostaniesz ministrem spraw zagranicznych. Tak, aż tak? No, wydaje mi się, że... Nie, myślę, że dobrych ludzi się nie zmienia. Nie. Geniuszy, dyplomaci się nie zmienia. No, wydaje mi się, że akurat Waszczykowski też robi sobie dobry grunt na to, żeby pójść do stałego przedstawiciela ONZ-u. Nie stałego członka, za przeproszeniem, tak? Czy co? No do rady, na stałego przedstawiciela, do Rady Bezpieczeństwa i tam będzie pewnie szukał swoich...
Tam będzie rozwijał swój talent. Tak, no. Tak, będzie rozwijał swój talent. Ja myślałem, że się już akurat przy tym nie uśmiechniesz. No, odrobina szacunku dla ministra dyplomacji jednak się należy, no, ze strony młodych. Oczywiście szacunek mam jako do człowieka, ale jakoś tak, powiem szczerze, jako młodą Europejkę, już nawet nie jako polityka. Nie jesteś Europejką, jesteś Polką przede wszystkim. Widziałeś gdzieś ostatnio w jakimś gabinecie flagi europejskie w Polsce? No w moim gabinecie nie, no jest, to... jest flaga europejska. Ja się czuję jednak Europejką. Sporo wyjeżdżałam, studiowałam też w Berlinie. Jeszcze Niemka w dodatku. Ale pracowałam też w ONZ-cie. Gej i Żyd u nas był dzisiaj. Teraz Niemka, która udaje, że jest polską posłanką. Niesamowite. A w barwach chociaż narodowych się ścigasz na tych krosach? Tak, w kadrze narodowej jeździłam. Więc... To po co ci ta polityka? Jak ty masz ustawione życie? No? No akurat ze sportu w Polsce to ciężko wyżyć. O. Szczególnie, że zobacz, nawet patrząc na... Znaczy życzę ci jak najlepiej, żeby to, broń Boże, nie był koniec tej twojej pasji i kariery, ale ten moment, w którym nawet 30 lat nie masz, a już właściwie jesteś na sportowej emeryturze, to straszne musi być. No ale to no, jednak jestem stara jak na sportowca. Nie, no oczywiście, że tak. 26 lat to już tak, no, są dużo młodsze dziewczyny ode mnie i już naprawdę dobrze jeżdżą, ale wracając ale do... jaka ładna zazdrość, ładnie to było widać. Naprawdę dobrze No naprawdę dobrze jeżdżą, szczególnie, że ja po pierwszym wypadku próbowałam po sezonie z powrotem wrócić do Mistrzostw Polski i dziewczyny, które wcześniej jakby dublowałam je na kółku, no to już mnie tak wyprzedzały grubo, więc trochę było, w pięte mi poszło. No, ale wracając teraz, do... To po co im zmieniasz szkołę? Zrób im tak, żeby miały jak najgorzej w tej szkole, wiesz, będą wtedy gorzej jeździły. No. Nie, raczej nie mam takiej pisowskiej zawiści w sobie, więc raczej będę się starała, żeby ta edukacja była dobrze przygotowana na XXI wiek. Naprawdę mi szkoda jest tych młodych ludzi, szkoda tej edukacji i szkoda mi w ogóle tych pieniędzy na to, na co ta reforma idzie. Ale z drugiej strony, co z tymi podpisami, jeśli nie będzie żadnego referendum, nie będzie żadnej zmiany, tylko będzie przeprowadzona ta reforma, która właśnie wchodzi w życie. To co wtedy? To będzie to tragedia po pierwsze. A co, przyjdziecie do władzy i to odkręcicie, czy co? Czy na tym trzeba będzie się zastanowić, bo nie podejmujemy jeszcze żadnej decyzji, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, ale na tym trzeba się zastanowić, bo wydaje się, i trzeba to obliczyć, porozmawiać z ekspertami, czy koszty cofania reformy nie będą większe niż pozostawienie jej. Tam mój gust jednak... Istnieje możliwość cofnięcia reformy, bo to będą tylko jakby strata dwóch roczników, ale można jeszcze ewentualnie troszeczkę zmodyfikować tą strukturę szkolną, dodając rok tej nauki ogólnej, bo ja osobiście widzę największy zarzut w działaniach Prawa i Sprawiedliwości, że zabierają jeden rok z tej nauki ogólnej, bo było 9 lat, a teraz będzie 8 lat, więc można to troszeczkę w inny sposób dodać ten rok, niż po prostu niszczyć teraz to, co robił PiS, bo to będzie naprawdę dużo kosztowało. Macie pomysł na to, co zrobić, żeby wygrać? Mamy. A ktoś go zna, czy tylko zaklinacie rzeczywistość, że macie? Nie, znam. No w sumie to no, większość dobrze, zna, ale panu redaktorowi na tej... Powie o tym Grzegorz. W telewizji nie mogę powiedzieć, dlatego że wtedy wróg znałby naszą taktykę. Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta Warszawy? Nie wiem. Tyle możesz powiedzieć? Nikt tego nie ogląda rano, to jakieś parę milionów. To znaczy, to nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja bym była naprawdę zawiedziona, dlatego że jestem z Rafałem... Zawiedziona, że nie. Zawiedziona jakby startowo, bo ja jestem z Rafałem w biurze i wtedy musiałabym sama biuro prowadzić. Znaczy, ciężko byłoby utrzymać. Poranny apel Kingi Gajewskiej. Rafał, nie kandyduj, bo będę musiała sama prowadzić biuro. Nie, no piękne. Nie, to byłby na pewno dobry kandydat, ale też jest wielu innych ciekawych kandydatów. Powiedziałaś, nic nie powiedziałaś, no. Nie wiem, no, podoba mi się na przykład kandydatura... Ale nie pytam, która ci się podoba, tylko która będzie, no. Ale tego nawet pewnie sam kandydat jeszcze nie wie. Jak nie wie, jak wy macie za chwilę ogłosić nazwiska, no. No debatujemy, no, rozmawiamy też, to nie jest tak, że można kogoś wskazać i kazać mu kandydować, ta osoba musi też jeszcze chcieć. Chcieć, czuć, jeszcze mieć jakieś szanse. A Trzaskowski nie chce, bo mówi nie, bo Kinga będzie musiała sama biuro prowadzić. Tak, ja myślę, że on w ogóle mi współczuje. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wiem, dzięki. Że się bałaś wczoraj, jak dzwoniliśmy i zapraszaliśmy, a to widzisz, nie jest to takie tak, groźne. Tak, bałam się, bo akurat nie mam szczęścia, jeśli chodzi o moje występy w mediach, bo dziennikarze, pamiętam... Nie, bo ty jesteś za szczera troszeczkę, nie? Jak na politykę. Bo ja słyszę jeszcze pytanie.
A moi koledzy, szczególnie z Prawa i Sprawiedliwości, po prostu tego pytania nie słyszą. Nie, ale nie ma problemu pytań, jest przekaz dnia i tyle. Więc cieszę się, że twój wyglądał inaczej. Wszystkiego dobrego. Dzięki i dużo bardzo. Zdrowia jeszcze raz. Do zobaczenia. Dzięki. Ukłony.